Witam serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Kasia Kołodziejska. Witamy na naszej kanapie. Dzień dobry. Nie możemy rozpocząć inaczej naszego wywiadu niż od meczu z Koszalinem. Oba spotkania były bardzo wyrównane i o zwycięstwie zadecydowała różnica jednej bramki. Co przeważyło o waszym, naszym sukcesie, Star? Myślę, że zagrałyśmy jak drużyna przede wszystkim. Już cały tydzień, potem oczywiście drugi przed następnym meczem, każda z nas chyba już w środku rozgrywała jakby swój taki mecz. I wiedziała, że jeżeli zagramy razem, jeżeli zrealizujemy swoje założenia, które założyłyśmy, które chciałyśmy tak wykonać, to na pewno będzie łatwiej, przyjemniej. I tak się udało. Także na pewno było wiele emocji. Mecze były, myślę, że godne walki o półfinał. No i jesteśmy w tej czwórce wymarzonej. Jednak już czas zakończyć świętowanie i skupić się na najbliższym przeciwniku, którym jest Wisła Gdynia. Jak myślisz, co sprawia, że tak młody zespół uplasował się na tak wysokim miejscu w rundzie zasadniczej? Dla mnie w ogóle w Gdyni jest bardzo specyficzny klimat. Są specyficzni ludzie, znaczy może zawodniczki, o tak. Tam Gosia Sadowska, z którą gram, Gabska, przepraszam, czy Patrycja Kulińska, Szara, która przyszła, Iwona Niedźwiedź, tak. To są zawodniczki, które są nienauczone przegrywać. I ja też jestem taką osobą. I myślę, że każdy, który tam przychodzi, każda zawodniczka, która tam przychodzi, przejmuje jakby, tak można powiedzieć, ten nawyk, czy takie podejście do tej całej gry. One tam żrą ten parkiet i robią wszystko po to, żeby wygrać, kosztem tego, że jedna na drugą wydrze się na boisku, powiedzą sobie coś niemiłego, na zasadzie oczywiście tylko i wyłącznie krytyki piłki w piłce ręcznej, tak? I tam nie ma żadnego obrażania się, czy jakichś takich fochów. Po prostu masz dać siebie wszystko i to jest chyba najważniejsze. I myślę, że te dziewczyny są napędzane przez te już doświadczone, stare, czy jak tam kto lubi mówić. I są napędzane na pewno takimi cechami. Spędziłaś kilka ładnych lat w gdyńskim klubie. Czy nie żałujesz swojej decyzji o powrocie do Elbląga? Gdynia pod wieloma względami może się wydawać atrakcyjniejszym klubem. Pewnie, że Gdynia jest atrakcyjnym miastem przede wszystkim. I no niestety jeden rok spędziłam w Elblągu, mieszkając tutaj. I serce mi się krajało, nie dość, że bez męża. To właśnie jeszcze tutaj. I byłam zmuszona tak jakby wewnętrznie do przeprowadzki i w tym sezonie cały czas jestem w Gdyni, dojeżdżam na treningi do Elbląga. A czy żałuję tej decyzji? Nie żałuję, ponieważ świadomie ją podjęłam i robię teraz to, co do mnie należy. Trener Parecki, przychodząc tutaj, był główną postacią, która jakby nakłoniła mnie do przejścia do tego zespołu, bo nie spodziewałam się, że będę miała taką informację, że klub w Elblągu chce walczyć o medale, chcę walczyć o jak najwyższe cele, a no niestety jeszcze dwa lata temu, tak, półtora roku temu, kiedy jeszcze mnie nie było, no grał o utrzymanie, grał w tej części tabeli, która tak szczerze powiem mnie nie interesowała. No ale jestem w Elblągu i realizuję taki cel, który chyba sobie założyłam sama sobie, bo wiadomo, że klub, każdy ma swoje jakieś tam wewnętrzne cele i jesteśmy w tej czwórce. Jeszcze gramy do tego z Gdynią, do której mam sentyment, więc dla mnie wymarzona sprawa. Start nie ma dobrego bilansu z zespołem Gdyni. Co należy zmienić w grze elbląskiego zespołu, aby to poprawić? Zagrać tak, jak grałyśmy z Koszalinem, że my nie mamy nic do stracenia. Jesteśmy w tej czwórce i można powiedzieć, że możemy osiąść na laurach, tak? Ponieważ tego wszyscy oczekiwali od nas, prezesi. Myślę, że kibice, hejterzy, którzy, no tak jak rozmawialiśmy, się pozamykali już gdzieś tam we własnym kącie i myślę, że już spełniłyśmy to, co miałyśmy spełnić. Ten cel został zrealizowany, ale nie wiem, ja osobiście chcę więcej i myślę, że dziewczyny też chcą. I od wczoraj zaczęliśmy przygotowania, tak naprawdę założyłyśmy tą głowę, taką półfinał z Gdynią i mam nadzieję, że przygotujemy się tak dobrze jak do Koszalina i wtedy
naprawdę myślę, że jest szansa powalczyć, a to co było, to już nie pisze się w rejestr. Dokładnie. A czyli jak Katarzyna Kołodziejska ocenia szansę na wygranie z Wisła Gdynia? Szanse są zawsze i myślę, że jeżeli ktoś podchodzi już i waha się, czy może wygramy, czy nie, czy damy radę, czy pokonamy Gabską, tak? Czy zatrzymamy Iwonę Niedźwiedź, bo to są takie motory napędowe, to nie ma w ogóle co wychodzić na parkiet. Trzeba zakasać rękawy łokciami i do przodu. Teraz przejdźmy do drugiego półfinału. Jakim wynikiem zakończy się potyczka Lublina ze Szczecinem? Szczerze powiem, że nie wiem. Jest to tak samo ciekawy mecz jak nasz. Nawet i ciekawszy, ponieważ Szczecin ma przewagę chyba psychologiczną, bo ostatni mecz, który grały między sobą, wygrał. I te dziewczyny są głodne sukcesów i tym bardziej, że są już teraz w finale już, tak? Challenge Cup. Do tego jeszcze jakby im się złożyło tutaj granie w finale z Elblągiem chociażby, to już myślę, że w ogóle by były ucieszone, bo z nami też nie mają słabego bilansu. Ale doświadczenie w Lublinie, ale i tak stawiam na ten Szczecin, że jednak myślę, że mogą zrobić tak, mogą zrobić niespodziankę. Kibiców bardzo interesuje, co było przyczyną, że trener reprezentacji nie powołał cię przez pewien okres do kadry narodowej. Przyczyną był twój ślub, a może coś innego? Oczywiście, że to był mój ślub, bo jak wiadomo, kolidowało to z meczem z Czechami. No i cóż mogę powiedzieć? Trener stwierdził, że jeżeli nie jestem gotowa na ten mecz, no to musi znaleźć sobie inną zawodniczkę, która podoła temu, tak? Ponieważ on był teoretycznie najważniejszy. Jeszcze 3 dni przed grałyśmy z Czarnogórą u siebie i ja oczywiście wystosowałam tak do trenera Rasmussena, że ja jestem gotowa, jeszcze przez te 3 dni przed ślubem zagram kosztem tego, że mogę nabić sobie limo, no trudno. No ale trener podjął taką decyzję, a nie inną i to był też dla mnie bardzo trudny okres, ale cieszę się, że jest poza już to widać, wszystko. Widać, że bo z powrotem witam w dziennikarze. Tak, jestem z powrotem i mam nadzieję, że już teraz nie będziemy mieć żadnych takich niezręcznych sytuacji, bo myślę, że i dla niego, i dla mnie nie była to dobra decyzja. Wróćmy do startu. Zastanawia nas, dlaczego przy tak wyśmienitych skrzydłach zdobywam stosunkowo mało bramek z kontr. No, przede wszystkim myślę, że skuteczność naszych bramkarek to jest to, co jest najważniejsze, ponieważ jeżeli bramka będzie bronić, będzie dobrze funkcjonować, to automatycznie można wyprowadzić kontry. No ja, to było chyba moją główną taką domeną, te kontry, pamiętam w Gdyni, to czasem już było, śmiałyśmy się, że obstawiamy sobie na STS-ach, kto pierwszy zdobędzie bramkę. I już mówiłyśmy, że Kaśka pierwsza będzie rzucała z kontry, bo najczęściej już któryś raz z kolei po prostu każdy mecz był taki, że pierwsze co to kontra z prawej strony, ale no myślę, że to jest przyczyną. Wiadomo, że dziewczyny się starają, Ewelina i Ewka nie robią tego, bo nie chcą, czy nie potrafią. Jest jak jest. No. Jeżeli ma się klasową bramkarkę, to automatycznie myślę, że są kontry, bo bardzo szybko się zbiera do piłki i wypuszcza. Chociaż powiem, że no, Ewelina już nieraz pokazała, że to potrafi. Teraz szczególnie w tych meczach z Koszalinem naprawdę jakoś funkcjonowało, ale też i ona sama funkcjonowała. Naprawdę bardzo, w pewnych momentach to dzięki niej udało nam się doprowadzić do tego zwycięstwa. I teraz chyba wszyscy wiemy, jak ważna jest bramka w meczach, ponieważ no, ciężko jest grać i w obronie na 100% tak, żeby przeciwnik nie oddawał rzutu. Jednak ta bramka jest bardzo potrzebna i myślę, że tutaj musimy się upatrywać niestety tych braków kontr. Ale tak jak powiedziałam już z Koszalinem i Ewelina naprawdę zagrała świetne zawody i liczę, że ta forma dalej będzie się jej trzymała aż do samego finału, ponieważ no, jest to klucz dla mnie. Bramka, dobra obrona i wtedy możemy walczyć o złoto. Nie da się ukryć, że jesteś bardzo doświadczoną zawodniczką. Czy starasz się dzielić swoją wiedzą i podpowiadać młodszym koleżankom,
jak grać. Chodzi głównie o Magdę Szupińską, bo ona jako jedyna chyba gra na twojej, na tej samej pozycji co ty. Tak, myślę, że ja jestem właśnie takim typem zawodnika, który czasem mówi nawet za dużo i wiem, że dziewczyny już mają mnie dosyć. Jeżeli chodzi o tę sprawę, ja robię tylko to po prostu z czystej chęci wygrania meczu i czasem można to odebrać jako już naprzykrzanie się, tak? Już po prostu wiem, mogę to odczuć sama, że czasem już chyba się naprzykrzam tymi dobrymi radami. I nie chcę być taką też trzecią dobrą radą, więc staram się też sama to kontrolować, ale jeżeli mogę, jeżeli widzę, że osoba, z którą rozmawiam i przyjmuje te rady, czy taką pomoc ode mnie, to jak najbardziej i jeszcze sama z przyjemnością mogłabym od niej usłyszeć parę jakichś na przykład wskazówek, które mogłyby mi pomóc, ponieważ no, też jako doświadczona zawodniczka nie znaczy, że ja wszystko już teraz widzę i wszystko wiem, wszystko robię ekstra, więc dla mnie takie rozmowy to jak najbardziej są na miejscu. To czas na teraz na luźniejszą część rozmowy. Wielu sympatyków szczepielniaka zastanawia się, jak rozpocząć swoją karierę z piłką ręczną, przygodę. Nie uzyskaliśmy jeszcze wyczerpującej odpowiedzi. Jak to było z tobą? O tym balecie już nie będę mówiła. O tańcu towarzyskim też nie, ponieważ byłam za wysoka i no niestety nie miałam partnera. Potem pojawia się koszykówka, chwilę i no jak to chyba każde dziecko, które kiedyś tak chodziło do szkoły, bo teraz no niestety te dzieci zwalniają się z WF-u, bo nie mają na to czasu, chęci, nie chcą się spocić, ale no ja jeszcze pamiętam takie słynne zawody przełajowe, gdzie biegało się i tam właśnie znalazła mnie pani Ewa Maruszak, która jest obecnie dalej nauczycielką WF-u w szkole numer 9, bodajże teraz na Zawadzie jest ta szkoła. Nie wiem, czy to ona dalej jest dziewiątką, czy to już jest chyba teraz pierwsze gimnazjum. No, także myślę, że w niej największa zasługa tego, że w ogóle zaczęłam trenować. I co? I po roku przychodzenia na treningi tam do tej szkoły przypisałam się do szóstej klasy wtedy już, bo jeszcze jestem tym starym rocznikiem, który nie było, no, nie było gimnazjum i tam zaczęłam już trenować i później w ósmej klasie pamiętam, jak dostałam właśnie informację, że pan trener Ringwelski chciałby mnie widzieć na swoim treningu i to było takie wow, bo do ekstraklasy jeszcze w podstawówce, no to naprawdę to już było coś i wtedy to się tak zaczęło już chyba na poważnie. Czyli podsumowując, szkoły dużo robią, tak, kreując naszych zawodników. Dokładnie tak, wyszedują tak zwane, tak, może talenty czy nie, no bo to, że biegałam szybko, to nie znaczy, że już potrafię grać piłkę ręczną. Przez cały rok, kiedy uczęszczałam na te treningi, to byłam wyśmiewana. Przede wszystkim, że jestem leworęczna i nie wiem dlaczego ona skacze z prawej nogi. I tak, i to było dla tych dzieciaków coś śmiesznego, więc... Ale uporałam się z tym, myślę, że tam już kształtowałam swój charakter i bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które mi w tym pomogły. I myślę, że tak, że to jest to, że ci nauczyciele WF-u, oni muszą pociągnąć. Rodzice to już jest inna kwestia, bo tutaj to też oczywiście jak największą zasługę muszę też i tacie i mamie im podziękować za to, ale no myślę, że to przede wszystkim właśnie ci nauczyciele WF-u, oni powinni wynajdywać takie diamenty nieoszlifowane i jednak... Oczywiście większość czasu twojego pochłania piłka ręczna, ale jeżeli znajdziesz tą luźniejszą chwilę, co zajmuje twój czas? Jakie ma hobby Katarzyna Kołodziejska? Jakie mam hobby? Jedynym moim hobby to jest chyba ta piłka ręczna jednak, taka, jestem jej najbardziej wierna, a poza tym no... W Trójmieście, co można robić? Chodzić na spacery na plażę. I to jest chyba taka rzecz, którą uwielbiam. Uwielbiam też spędzać czas w kuchni tam. Wyciszam się, można powiedzieć, tak się regeneruję. I kiedy mam na przykład dzień wolny, czy mam tylko rano siłownię i mam cały dzień dla siebie, to wolę stać w tej kuchni i coś fajnego przygotować dla męża, czy dla znajomych, których też bardzo... No mamy dużo w swoim domu i jednak chyba nie jestem typem takiego samotnika, gdzie chciałabym się zaszyć. Oczywiście są też takie momenty, no bo chyba każdy tak ma, że lubi siedzieć w domu i sobie właśnie wziąć książkę czy posłuchać muzyki, ale
No ja jednak uwielbiam, gdzie jest taki gwar, gdzie nawet znajomych dzieciaki się krzątają, gdzie wcześniej pomyślałabym, że to jest w ogóle dla mnie nie do przejścia, a teraz jak jest cicho, to jest tak trochę dziwnie w tym domu. Jak wiadomo, tak niedawno zmieniłaś stan cywilny. Jak się czujesz jako świeżo upieczona małżonka? Może jakieś rady dla mnie? Dla ciebie i dla twojego przyszłego męża. Już we wrześniu. Już we wrześniu. Nic się nie zmieniło tak naprawdę. Jest fajnie. Można pośmiać się z tego tak, że mężu, proszę, zrób mi śniadanie, żono, przynieś mi piwo. Ale no co, myślałam, że będzie to coś przerażającego, jeżeli chodzi o same przygotowania tego, bo nikogo tam nie brałam do pomocy, tylko praktycznie wszystko przygotowałam sobie sama i cały wystrój sali, i sukienkę, i to, i tamto. No wiadomo, pomagały mi koleżanki w doborze sukienki, ale czy fryzury, czy make-upu, ale dla mnie to było coś fajnego. To nie był dla mnie stres. Jedynie może, że jedna z cioć nie miała miejsca na sali, jak już wszyscy zasiedli, ale wtedy chyba pojawił się stres. Ale tak, poza tym to było super przeżycie, a szczególnie jak już się weszło do tego kościoła, zobaczyło się tych wszystkich znajomych, rodziców, przyjaciół, tak, i całą rodzinę, to już tak chyba wszystko wtedy właśnie już zeszło i wiedziałam, że to będzie ten dzień. Mówią, że po ślubie wszystko się zmienia, tam nie ma jakiejś, że mąż ma jakieś wymagania, jesteś teraz moją żoną, musisz zrobić to, posprzątać to, wyprasuj mi koszulę, a jeszcze bym chciał to. Nie ma czegoś takiego, jest wszystko tak jak przed. A nie prasujesz mężowi koszuli przyszłemu? Nie. No nie, no myślę, że nie, że to jest takie samo funkcjonowanie. Bardziej zdajemy sobie sprawę chyba, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni i muszę przyznać, że na naukach przedmałżeńskich, w szybkim kursie oczywiście, ponieważ nie mieliśmy czasu na to, żeby przez pół roku uczęszczać do kościoła, tam właśnie prowadził nam mój proboszcz z mojej parafii, który też udzielał nam ślubu, bardzo fajne zajęcia i właśnie on przygotowywał nas przede wszystkim do tego, że jesteśmy, ten związek to jest właśnie odpowiedzialność za drugą osobę. To już nie jest miłość, że będziemy pisać do siebie miłosne wiersze, czy bo się kochamy tak bardzo i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, tylko właśnie, że będziemy odpowiedzialni za siebie i wszystko, co robimy, to jest teraz nasza rodzina, tak? Także musimy pamiętać o tym, że jesteśmy teraz we dwoje, a nie osobno i każdy idzie w swoją stronę. Teraz jedno z najważniejszych pytań. Zbliża się koniec sezonu. Kibice i wszyscy inni są ciekawi, czy Katarzyna Kołodziejska ma zamiar zostać z nami w klubach, barwach Startu? Więc tak, no niestety muszę zawieść wszystkich sympatyków i naszego klubu, albo powiedzieć, że niestety, ale nie wiem. Więc nie wiem, co dalej z Katarzyną Kołodziejską w tym klubie. Powiem szczerze, że jest to bardzo trudny okres dla mnie, jako dla zawodniczki. Ja to ciężko dosyć przeżywam, takie właśnie nowe rozmowy z klubami, czy podpisywanie tych kontraktów, więc jeszcze tak naprawdę nie wiem, czy będę tu w Elblągu, czy będę w innym mieście, czy w innym państwie, także szczerze powiem, że nie wiem. Nie, nikogo nie chcę okłamywać, że nie, albo że tak, tylko po prostu nie wiem. Wiadomo, no, najważniejsze jest dobro dla ciebie, żebyś miała możliwość rozwijania. Mam nadzieję, że zostaniesz i pomożesz tu nam, kibicom Startu, żeby ta drużyna dalej była silna. Ale wiadomo, nie możemy się obrazić, jeżeli pójdziesz gdzieś dalej, bo trzeba się rozwijać i trzeba zyskać nowe jeszcze doświadczenie, więc tego ci życzymy. Dziękujemy za udzielenie wywiadu dla nas. Nominacja nie ominie, masz mały wybór, zostały dwie zawodniczki, więc którą będziemy mieli teraz możliwość się spotkać? Więc tak, możliwość jest Hania lub Kinia i jako wiem, że jest wielu sympatyków zakochanych w naszej Kini Grzyb, jeszcze niektórzy nazywają ją Polenc, więc zostawimy ją jako tą wisienkę na torcie na sam koniec, a następna będzie Hania Sondaj. Także Haniu, zapraszamy Cię na kanapę. Do zobaczenia. Zapraszamy, dziękuję.